Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos. I moi drodzy, zaczynamy przygodę. Z tego co pisaliście, to Dismas oraz Robotnik spadli w dół, także jednego doświadczonego cwaniaka, który kill-offem potrafił się posługiwać mniej. Smutna to sprawa. A my mamy się podobno rozglądać bardzo dokładnie. Każdy kącik, gdzie tylko się da zajrzeć, to zajrzeć, sprawdzić, dotknąć, przyklepać i w ogóle. Także postaram się nic nie przegapić. Jest ekipa. Widzę, że lód się tutaj kręci. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu, daj miksturę leczniczą. I dobra, na razie chyba z nikim nie będę miał za dużo do pogadania. Szkielety raczej też nie ma co sprawdzać szkieletów. Tu widzę, że mogę kliknąć sobie przycisk. Okej, okay. Otworzyła się brama. Otworzyła się brama. Nie wiem za to. Okej, okay. A ten drugi przycisk? Doskonale. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. Spoczko. Sprawdź, co znajduje się głębiej w tych ruinach. Ale nie oddalaj się zbytnio. Przede wszystkim postaraj się rozświetlić okolice. Ciemno to jak. Ja pomogę opanować naszych ludzi. Okej, pomożesz opanować ludzi i dołączyć. Dobra, więc pewnie, czemu nie? Zastanawiam się, po co jest ten przycisk tu po drugiej stronie. Spróbuję go też kliknąć, zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, trzęsienie ziemi, super. Nic się nie wydarzyło. Aha, no nie wiem, no zatrzęsło się troszeczkę, ale nic. Mam nadzieję, że nikt więcej nie zginie tutaj. A z tego co mi pisaliście, to każdy może przeżyć. Także jest szansa na to, że większość z nas tutaj przeżyje. Oby tak było. Jak tam w sumie, Riodrian, czy masz jakieś spostrzeżenia? Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Niech Adanos spojrzy łaskawym okiem na tych dwóch nieszczęśników. Ledwo dotarliśmy do środka, a już ponieśliśmy straty. No niestety, dokładnie. Dwóch straconych, ale zobaczymy. Na razie co? Pędźmy do przodu, nie ma czasu tutaj co tracić. Oni będą rozkładać obóz, a my możemy pozwiedzać. Jesteśmy przygotowani na wszystko, także do przodu. Jesteśmy, podziemia Vardal. Myślę, że łuk, szkielet wilczego syna w oddali widzę. Tu widzę, że też mamy jakieś zwłoki, sprawdźmy je. Mały kołczan, okej, czemu nie? Jest bardzo rzeczywiście ciemno tutaj, wręcz niewyobrażalnie. Już słyszę, że coś do mnie biegnie, jest szkielet. Dobrze, pan szkielet. Sprawdźmy sobie może najpierw właśnie okolice. Tam w oddali widzę jakiś kolejny szkielet. Nie był tak daleko w sumie, że w oddali. Tam coś mi gra zaznacza, ale nawet nie wiem, co zaznaczyła w sumie. Dobra, może na razie zostawmy jak jest. Spróbujmy rzeczywiście troszeczkę pochodni rozpalić. Myślę, że wam również będzie wygodniej oglądać, gdy troszeczkę będzie jaśniej. O, dobra, coś biegnie. Chyba nie zdążę, niestety nie zdążę. Skrytobójca szkielet, o kurde. Chyba nie zdążę właśnie wyciągnąć łuku, żeby go zabić. Dobrze, że nie ma zatrutej jakiejś, zatrutego miecza czy coś takiego. Okej, okay, jakieś pochodnie i drzwiczki, sprawdźmy. O, trzeba je otworzyć. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Czekaj, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Okej, okay, bardzo ciężkie, ale się udało. Mamy tu jakąś prowizoryczną kuźnię. I słyszałem przez chwilę jakieś dziwne odgłosy. O, pan szkielet. Witam pana szkieleta, dzień dobry. Ale masz kosę wyposażoną, skubańcze. Słyszycie to coś zza ściany, tak jakby coś dochodziło? Tam coś jakby tak dziwnie bzyczało, syczało. A zobaczcie, tu wygląda jakby miało być zamknięte przejście. Okej, okay, okej, okay. Ściana się różni, więc możliwe, że znajdziemy tutaj jeszcze jakąś dźwignię ukrytą w sumie. Zobaczmy. Surowej stali mi brakuje. Tak, wiadro wody, kowadło. Czy coś zwraca moją uwagę? Dziwny wiersz. Okej. Okay. I zwłoki jeszcze, które miał przy sobie co nieco. Sprawdźmy ten dziwny wiersz. Cóż on opisuje? Dziwny wiersz, dziwny wiersz. Szkoda, że to się nie pojawia na samej górze, tylko nie wiadomo gdzie, bo przez to też ciężko znaleźć później. Dziwny wiersz. Tu jest. Ach, trafiłem. Widzą cię, choć ty ich nie. Cieniem kroczą tuż za tobą. Sny i wizje tworzą twe. Idą zawsze twoją drogą. Szepczą, skrobią, obserwują. Spójrz za siebie, odwróć głową. Zastygają, zatrzymują w kamień. Zmienią się na nowo. Okej, okay, no dobra, czyli nie wiem za bardzo o co chodzi, ale spoko. Dobra, czyli mamy tu jakieś przejście, jakby je tu uruchomić. Nic tu nie ma. Nie wiem za bardzo, czy po prostu muszę coś spróbować tutaj włożyć, kliknąć. Dobra, no, ale tu jest przycisk, dobra, teraz widzę. Okej, okay, podziemia Vardal. Coś tu będzie się działo, tak, tu jest ognik po prostu. Niestety ognik może się wkurzyć, jeśli mu tutaj wejdę. Ale mogę do niego zagadać, spoko. Zobaczymy, czy uda mi się z nim pogadać, chyba nie. I ognik po prostu sobie bzyczy. Zobaczmy.
Ukryte pomieszczenie okazało się pracownią alchemika. W środku znalazł dziwną niebieską kulę światła. Jest to po prostu ten esencjalistniczy spoczko. Tu jakieś zwłoki, możliwe, że poprzedniego właściciela tego miejsca jakby. Lśniąca szpada, obrażenia sieczne 260-190. Co? To jest podzręczność? Oh man! Czy to jest lepsza broń od szabli Corteza? Miecza Corteza? Tak, o 30 obrażeń więcej. Co prawda 7 kryta stracę, ale... Damn, bro! Kozacko! Dobra, no i oczywiście potrzebuję zwoju światła. Kolejnego. O, widzę, że tu mikstury też są, także fajnie. A w sumie nie potrzebowałam aż tak bardzo, bo możemy sobie to odpalić. W ogóle strasznie się baguje dźwięk w Wardal, już to widzę. Cześć, cwajaczku. Widzę, że tu jakiś manuskrypt zielarski znaleziony został przeze mnie teraz. Dobra, będę musiał chyba spróbować w takim razie chyba pozbyć się troszeczkę tych wiadomości, bo inaczej nie będę w stanie ich nigdy znaleźć. Manuskrypt zielarski. Dobra, to kolejna notka dzisiejszej. Nie byłbym sobą, gdybym w tak fascynującym miejscu nie dokonał kilku powierzchownych badań nad właściwościami tutejszej gleby. Wyniki jednak przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Choć nie widzę w okolicy żadnych roślin, ziemia w Wolfzake pozwala na uprawę różnych ich gatunków, łącznie z niezwykle wymagającym korzeniem leczniczym. I to z dala od światła słonecznego. W ciągu niespełna miesiąca wyrósł mi całkiem pojedynczy krzak, który w normalnych warunkach potrzebowałby aż 6 miesięcy. Gdybym tylko miał więcej czasu, z pewnością poświęcił go na szersze badania w tej materii. Muszę mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia znajdą sposób, by hodować rośliny w podobnych warunkach. Pante. Okej, tu widzę, że możemy się spróbować teleportować, bo to jest jeden z tych teleportów tutaj. Tak, udało mi się teleportować. Mamy tu zwłoki jakiegoś maga, miał przy sobie sporo rzeczy. Tu widzę, że... Aha, czyli możemy w tej z powrotem teraz sobie latać, dobra. To ja w sumie mogę pójść tutaj dalej, zobaczymy. Widzę, że tu są biblioteczki, ale nie mogę z nich nic przeczytać sobie. Tutaj nie widzę żadnego przycisku, tu są za to drzwi. Sprawdźmy je. O, cholera, jasno, szkielety, nie, wy paskudniki najgorsze. Ożywiony szkielet i szkielet mag paskudnik, który będzie bzyczał we mnie. Ty gnoju, masz za 500, hehe. No i elegancko. Mamy jakąś bibliotekę i strony z dziennika. Coś tu jeszcze chyca, z tego co słyszę, ale spoczko. Księgi magiczne, panie, ile rzeczy. Cholera, chramów sekrety, no no, grubo. Eliksir wzmocnienia ducha, ten ożywiony szkielet, dobra, wezmę co tu było. Kurczę, to kolejna teleportacja. Chyba nieaktywna. Tak, podziemia Wardal, sprawdźmy. Jeden z teleportów w bibliotece zdaje się nie działać. No, świetnie, że światło się nie było. Wow, co jest? Co jest? A skąd te odgłosy w ogóle? Co tu się dzieje z tą grą komputerową? Schemat namierzyciela. O, dobra, tu są jeszcze fajne rzeczy. Nie wiem, chyba chodzi o to, że nie mogę się stąd teleportować. Lodowa strzała. Błękitny orzeł, nowy łuk. Jest mega koks i siła. O kurde, dobra. Będę orzeł wylądował, panie i panowie. Czy to jest... A nie, tu eliksir zręczności, alchemia mistrz. Oh, name, bro. Zarobiście, gdybym miał alchemię, to bym się cieszył jeszcze bardziej. A tu 500 różnych zwojów i innych różności pyszności. Jak widzicie, warto było. Wodna pięść, jeszcze tutaj w tym, eliksir życia, dzieło mądrych, tom drugi. Tak, muszę książki. Muszę książki i inne rzeczy, przyzwanie wilka, receptura ducha. No, gdzieś zostawić moje książki. Czy ja już ten sprawdzam? Tak, regał, tak. Muszę właśnie pozbyć się różnych książek, bo no, mam za dużo tego wszystkiego. Także trzeba będzie zrobić z tym porządek. Żeglarz burz, obrażenia sieczne i zręczność. 280! Wow, dobra, żeglarz burz jest mega koksem. Jakie tu są zwoje piękne, potężne. Teraz już wiem, do czego przyda nam się tam ta kuźnia. Kusza pokryta magiczną rudą. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma jako takiej muzyki, tylko są jakieś creepy takie dźwięki wszędzie wkoło. W sumie zastanawiam się, czy to właśnie przez to i dlatego są takie takie bugujące się ścieżki dźwiękowe. Eliksir siły jeszcze dodatkowo. I ostatnie, magiczne ostrze z czystej rudy, to pod siłę coś nie, coś fajnego. Dobra, wygląda na to, że wszystko ogarnięte. Nie mogę stąd nic za bardzo już chyba nic więcej zebrać. Szkielety tutaj, żem pomacał. Tutaj właśnie nie jesteśmy w stanie się teleportować. Nie da się odpalić żadnej świeczki. Dobra, mam nadzieję, że nic tutaj nie przegapiłem. Bardzo fajne schematy. Mogę się ich w sumie od razu nauczyć też, jeśli chcę, bo potrafimy. Magiczne ostrze z czystej rudy. Proszę bardzo, rozumiem. Potrzeba bardzo dużo różnych rzeczy. Grzmot już znam, ale mogę przeczytać. To nie będzie zajmował miejsca. Miażdżyciela nie znaliśmy, rozumiem. Więc teraz już znamy. Błękitny orzeł, jakiś rozumiem. Wspaniały łuk i rzeczywiście potrzeba serce gargulca. Gargulcy chyba do tej pory jeszcze nie spotkaliśmy. Rozumiem. Ta kusza pokryta magiczną rudą brzmi mega kozacko. Rozumiem. Żeglarz burz też
Kosmos. Będzie chyba robione. No i tak, alchemia, której nie mogę się nauczyć. Czy tutaj coś było? Tutaj były te dzieło mądrych chyba. Tą pierwszy, sprawdźmy. Jak słusznie mówi znane powiedzenie, życie jest jedną wielką wędrówką. To się zgadza, a dzieło mądrych 2. Mana plus 2 dostałem. Twierdza na północno-zachodnim Cyplu to zaiste miejsce niespotykane nigdzie indziej na wyspie. Nie ma tutaj na myśli, nie ma na myśli wyłącznie przeprawiających o zawrót głowy kolumnat i sklepień. Dobra, dobra, to może kiedy indziej. I sekret chramów, sprawdźmy. Możemy sobie tu przeczytać. Ja sobie przeczytam to pewnie po odcinku już, jak będę je montował, to sobie poczytam te książki, bo tu jest... Te książki, powiem wam, że to są takie fajne tutaj czasami opisy wszystkiego. Można się jeszcze bardziej wciągnąć w ten świat, no ale że nagrywam teraz, to za bardzo nie mam jak tutaj... Nie mam za bardzo jak tutaj teraz, wiecie, czas na czytanie potrzebuję właśnie, no, a jednak fajnie jest trochę przyspieszyć. Okej, przydałoby się miejsce, w którym będę mógł, bo wydaje mi się, że kurczę, nie wiem, czy lepiej łuk, czy lepiej, o, coś do mnie pełznie, o ty kurde mały frajerze, myślisz, że cię nie widzę? Ajajaj, szkielety się skradają, no to już naprawdę nie fajnie. Tu jakieś zwłoki, kołczan i srebrny naszyjnik, okej, dziękuję. Przeszukamy wszystko, sprawdzimy wszystko, no i tak jak mówię, fajnie by było chyba raczej łuk zrobić, chociaż broń jednoręczna, kurczę, tutaj dużo strzelania, znaczy na razie strzelania jest sporo. O mój Boże, szkielet man znowu, jakiś jeszcze inny frajerski szkielet, kurde, i nie bzyknął. Ajajaj, jak głośno, nie wierzę, zaraz mi uszy urwie. Dobra, na razie szkielety. No dobra, na razie łuk daje radę. W sumie, kurczę, powinienem sobie odpalić kolejne światełko, ale... Chyba nie ma co. Skoro i tak ciągle pochodnie muszę w łapie trzymać. Ale w sumie dwa źródła światła też zawsze spoczko. To jest jakaś dziwna woda. Znaczy w sumie dziwna, normalna woda jakaś. Weźmy sobie piąteczkę. Nie telekinezę, światełko. Poproszę, czwóreczkę. Cyk. W sumie światło plus pochodnia chyba całkiem sporo rozjaśnia. Myślę, że na pewno na YouTubie wszyscy będą zadowoleni, że tak ładnie światełko. Zwłoki kolejne, jakieś zardzewiałe miecze, inne duperelki, mikstura oddychania pod wodą możliwe, żeby się mi przydała, bo coś mi się wydaje, że teraz by można było sobie pobulgotać. Ale zanim będę płynął gdzieś dalej, to jeszcze się rozejrzę po tej głównej hali. Nie wiem, jakoś tak, jeśli chodzi o pływanie, to wolę zaczekać. O, tu może coś być w sumie w tym dołku. Sprawdźmy, co w tym dołku mamy. Tutaj mamy, w sumie nie mamy zbyt wiele. Myślałem, że coś więcej będziemy tutaj widzieć. Okej, to nieważne. O, a co ty masz tutaj, magu? A, bo ty masz taką czachę zieloną. Ja myślałem, że to jakiś eliksir czy coś. Dobra, więc za chwilkę pewnie napiję się tego pływania i będę mógł popłynąć sobie tam dalej. Okej, rozpalajmy jak najwięcej pochodni. Będzie troszeczkę zawsze przyjemniej. Zresztą jesteśmy tutaj razem fajnie, więc nie ma strachu, chociaż powiem wam, że naprawdę to miejsce troszkę przeraża. Ta ciemność i te wszystkie jakieś szkielety, zwłoki i cała reszta to tak mało sympatycznie, nie? Wpływa. Tam widzę, że jakiś cwaniak stoi, wilczy syn. Siema, ja masz tam dupala strzała. Pięknie poszło. Nie no, ale powiem wam, że to jest dobre, ten łuk naprawdę, a jeszcze lepszy łuk. Okej, tu jest są kolejne jakieś wrota. O, i już widzę, że będziemy potrzebować tutaj dwóch jakichś mieczy albo czegoś, co będzie można wbić w piedestały. Także trzeba będzie się rozejrzeć zaraz za tym. Zarzywamy miecz syna wilczego, to nic z tego raczej nie będzie. Dużo zwłok i dużo starych monet. Okej, więc teraz tak, możemy sobie pójść jeszcze tutaj. Zwiedźmy wszystkie te poboczne miejscówki. Sprawdźmy. O, już widzę, że to jakaś strzelnica. Możliwe, że tu będzie miejsce, w którym będzie można zrobić łuk sobie, w razie czego, więc chyba dobrze trafiłem. Jakieś miejsce, w którym... Tak, jest pracownia łuczarska. Jest tutaj warsztat, także super. Zaraz go zmacam. Zobaczymy, czy już mam wszystkie składniki potrzebne do tego, żeby tutaj stworzyć sobie lepszy łuk, czy jeszcze będę czegoś potrzebował. Zbiorę na razie wszystko, co się da. Fajnie, że to tajne przejście. Okej, podziemia Wardal właśnie wstaje obok mnie jakiś szkielet, także niedobrze bardzo. Okej, na razie. Kurczę, powiem wam, że czasami ciężko rozróżnić, czy ten szkielet wstanie, czy to są po prostu jakieś zwłoki, które leżą na glebie, jak tutaj te, proszę bardzo. Jakbym miał wyciągnięty łuk, to byśmy wtedy byli w stanie. Ostrona z dziennika 5 w ogóle, wow, okej. To kolejna część historii, którą żeśmy już czytali. Strona z dziennika 5, gdzie jesteś? Tutaj. Sprawdźmy. Znaleźliśmy Sevinusa, a raczej to, co z niego zostało. Co go mogło tak urządzić? Joris obwinia Kerrana, że to niby on się go pozbył, chcąc zawłaszczyć dla siebie jego przydział, ale ja w to nie wierzę. Przecież nie spuszczałem z niego oczu. Mówiłem Sevinusowi, żeby oglądał się za siebie.
Jak szedł z miasta, może ktoś go śledził, zakopaliśmy go i poszliśmy do jednej z dalszych komnat, gdzie rozbiliśmy obóz. Wszyscy są smętni, zmęczeni, ale nie możemy teraz odpuścić. Joris twierdzi, że zna drogę do grobowca, ale widząc jak tylko się... widzę ją tylko siedząc w książkach. A, bo to laska była Joris, okej. Mam nadzieję, że coś wymyśli. Keran rozłożył na noc sidła i zapalił pochodnie. Powiedziałem mu, żeby się zdrzemnął, ja będę dzisiaj stał na warcie. Czy ten posąg się na mnie gapi, czy już zacząłem wariować? O Boże, gapiące się posągi, to nie brzmi zbyt dobrze. Okej, ale mamy kolejną stronę. Dobra, tu są jakieś strzały i bełty, pozwólcie, że może nie będę zbierać wszystkiego. Ty, a co to za ładna karawka tu stoi? Pięknie wygląda. Okej, mamy stanowisko łuczarskie, więc korzystajmy z niego. Zobaczmy, czy będę mógł zrobić sobie ten lepszy łuk, czy nie. Także warsztat hyt, lecimy. I zobaczmy, stwórz łuki. I teraz najlepszy łuk. Serce gargulca potrzebuje. Tak, serce gargulca, ale będziemy mieli naprawdę 215 zobrażeń od pocisków, kozak. Czyli będziemy mieli, no sporo, dychę więcej, 20 więcej chyba nawet. Kurde, dobra. Czyli co, potrzebujemy znaleźć jakichś gargulców. Ja jeszcze nie spotkałem gargulca żadnego, ale spokojnie, myślę fajnie, że to będzie moment i zaraz wpadniemy na jakiegoś. Dobra, ale już wiemy, że to jest pracownia fajna. Nie widziałem przycisku i ściany którejś jakiejś ukrytej, więc pewnie jeszcze tutaj nas to czeka. W sumie tu są jakieś gargulce, ale one nie wyglądają na razie jakby miały ożyć. O, cześć szkielet, siema, siema. Dobra, gdzie jest mój kryt? Mam 90% kryta, a on nie wchodzi. To już naprawdę, kurde. Ach, widzicie, no kto nie ma szczęścia w hazardzie, to ma szczęście w miłości, hehe. No i właśnie, 90% a i tak nie wchodzi. Zawsze pokrzywdzony Robinos. Okej, tu jakiś magazyn. Czy tu między tymi beczułkami może coś być schowane? Mówiliście, żebym lizał ściany, więc to robię. Mam nadzieję, że nie będę przesadzał, bo zejdzie nam w tym wardal chyba z 20 lat, jak będę tak wszystko sprawdzał. Strona dziennika 2, naprawdę? Okej, grubo, siema pan szkielet. Ty kurde, i znowu mi nie wszedł ten kryt, no nie wytrzymię z wami, no 90%, halu. Zawalone przejście, nie, przejdziemy dalej. Taboret tutaj za tym, za drzwiami, tu możemy sobie coś rozpalić. Powiem wam, że taką amnezja vibe trochę czuję, jak jestem w tym miejscu. Ale strona z dziennika 2, ja już miałam stronę z dziennika 2 chyba. Strona z dziennika 2, 3, 5, 1, znowu 2, zobaczcie, 2 i 2. Czy to jest to samo? Spam nad wyraz dobrze i o dziwo, koszmary się skończyły, bolą mnie tylko wszystkie kości. A dobra, a tutaj z dziennika... A, bo to jest z twierdzy bezpośrednio, a to jest przy twierdzy. Dobra, dobra, czyli tu są troszeczkę inne, to ja nie znalazłem jeszcze... To jakoś tak bardzo dziwnie znajduję. Dobra, czyli tu jest jakiś zwał, można by było go wystrzelić ewentualnie za pomocą TNT, ale chyba na razie nie ma co, bo jeszcze zostało nam do zwiedzenia. Ostatnia... miejscóweczka, czyli pływanko nas czeka. Nie wiem, czy coś jeszcze. Ej, czy ja nie zapalałem tej pochodni już tutaj? Ej, cholera, ktoś mi... Ten szkielet się skrada i mi dmucha w pochodnie i gasi. Dobra, jest pięknie. Już tu jasno, przyjemnie. Już się czuję nawet nie najgorzej. To idziemy jeszcze popływać. I chyba będzie... wszystko zwiedzone. Nie widziałem żadnych innych przycisków raczej, ukrytego przejścia żadnego. Dobra, to płyniemy, zobaczmy. Okej, podziemia, wardal, dostałem właśnie wpis. Czy tutaj... Aha, tu można sobie popływać rzeczywiście. Wielki miecz strażnika, zabieram ten mieczyk, oczywiście, jak najbardziej. Błyskawica, o super, czyli jest coś i dla czarodziei, jest i coś dla wojowników. Bardzo sympatycznie. W ogóle ten wielki miecz, no, może się przydać. O, ty, ten może wielki miecz się da wbić w ten. Da się wbić w... właśnie tam przy wejściu, w bramę jakby. No, no, zobaczymy. Czekajcie, jeśli się nie pojawił mi tutaj ten wielki miecz w ekwipunku, chyba nie ma go. Nie, wielki miecz strażnika. Zdobiony miecz z grobowca, może przydać się później. No, pewnie, że się przyda. Dobra, w takim razie chyba nic póki co nie będzie z tego. Światełko odpalmy. Dobrze, że mam sporo many, więc nie muszę ciągle... uzupełniać tutaj zasobów. Dobra, chyba zwiedziliśmy wszystko. Cześć zwłoki, czy już cię? Tak, cię już ma całym. Dobra, więc wszystkie pochodnie, wszystko. Nie, tu jeszcze jakaś pochodnia nie rozpalona. Proszę bardzo, teraz już wszystkie rozpalone. Zobaczmy też, co Marvin komentował. Pod wodą w jednej z krypt znalazłem wielki, nietypowy miecz. Może Riodrian będzie w stanie coś powiedzieć. Dolna krypta w zachodniej części zdaje się być zalana. Może jeśli zanurkuję, uda mi się coś znaleźć. Znalazłem pomieszczenie przypominające spiżarnię albo jakiś magazyn. Jego tylna część jest cała zawalona. Może odblokujemy drogę na skróty aż do samego grobowca. Warto pogadać o tym z Dusterem. W pomieszczeniu wyglądającym jak dawna sala treningowa znalazłem wielkie kamienie. Zdaje się, że za nim jest dalsze przejście. Może Duster mógłby coś z tym zrobić.
Musimy znaleźć sposób, by otworzyć te wielkie wrota. Może znajdę coś przydatnego w którymś z pobocznych korytarzy. Jeden z teleportów w bibliotece zdaje się działać. Teleport w bibliotece przyniósł mnie z powrotem do pokoju alchemika. Okej, okay, czyli Marvin ogólnie coś tam komentował nasze poczynania w trakcie, gdy je robiliśmy. Jestem ciekaw, czy mogę spróbować wbić ten miecz tutaj. Możliwe, że to zadziała. Zobaczmy. Dzień dobry. Tak jest, zadziałało. Mamy podziemia Vardal, zatrzęsła się ziemia, a nam udało się wbić mieczyk, ale brakuje drugiego takiego miecza. No dobra, czyli musimy spróbować pewnie uaktywnić teleport w tym. O Jezus, ale dlaczego tak głośno? Ała, moje uszki biedne robinowe. Wziąć ten, uruchomić teleport w tej ukrytej bibliotece. Może, zobaczymy. Okej, okay, zagadajmy do kogoś, kto tu, co tu robi. Może rzeczywiście Duster. Cześć, tą, co u ciebie? Morale pewnie dobre. Dobra, hej, popatrzmy, czy ktoś coś ma do powiedzenia. Wydaje mi się, że powinienem zagadać do tych, którzy... Chodź za mną. A, w ogóle Karamon by mógł mi pomóc w walce, ale na razie jesteśmy wystarczająco tutaj dobrze ustawieni. Okej, okay. Uwe, widzę, że się rozglądasz. Co tu się, Uwe, dzieje? O, czekaj, warsztat mnie tutaj ten. Jak tam u ciebie? Jak morale? Cholera. A miałem nadzieję, że chociaż tutaj nie będziemy musieli naprawiać żadnego mostu. No ta. Okej, okay, to możesz już zacząć, bo w sumie jakoś wrócić trzeba. Dobra, Redran, mam do ciebie info jakieś? Nie, chyba nie. Markus sobie tutaj rzeźbi. Duster, hej, mam dla ciebie informację. Natrafiłem. Natrafiłem na pomieszczenie pełne głazów. Wygląda jak spiżarnia. Ale... możliwe, że znajdziemy tam jakąś drogę na skróty. Niestety, nie mamy nawet co marzyć o wysadzeniu tego gruzowiska. Po ostatnim trzęsieniu nie możemy ryzykować. Będziemy musieli pomachać kilofami. Wezmę jednego z naszych i sprawdzimy to miejsce. Zajrzyj tam do nas za jakiś czas. Dobra, mam nadzieję, że przeżyjecie to. Dobra, Duster wziął kogo? Nivela. Okej, okay, czy jeszcze ktoś? Bo był Duster, a nie, jeszcze tutaj... Czekajcie, sprawdzę dziennik, bo była mowa o Dusterze. Duster ruszył z górnikiem w stronę spiżarni. Może Riodrian będzie w stanie coś mi powiedzieć. Znalazłem wielki, nietypowy miecz. No, już użyłem tego miecza. Tak, tu jest o Dusterze. Może Duster... Aha, okej, okay, czyli w sumie... Duster jest człowiekiem, który wszystko będzie robił. Dobra, Riodrian, nie wiem, czy coś mamy tutaj, jak znosi przebywanie w sumie? Ja czuję, że nie jesteśmy tu mile widziani. To miejsce jest stare, bardzo stare, pełne wspomnień i gniewu tych, którzy byli tu przed nami. Mhm, a no, to na pewno. Dobra, czyli co, w sumie na razie chyba z nikim nie mamy do pogadania, czyli ja jeszcze powinienem się rozejrzeć tutaj. Wydaje mi się, że nikt nie ma. Varin, jak tam idzie ci? Nie, no nie będę pytał o to, jak idzie w tym miejscu, bo w sumie oni pewnie i tak ten... Kandak? Sprawdźmy. O, podziemia Vardal, dostałem wpis, zobaczmy, o co chodzi. Czas sprawdzić, jak Duster radzi sobie w spiżarni. No, w sumie racja. A czekaj, co jest z tą skrzynią tutaj? Sprawdźmy, sprawdźmy, o co chodzi. Jest ta skrzynia... Aha, tu są wszystkie zapasy. Dobra, są tu zapasy, także spoczko. Niech będą. Nie założę nawet, kiedy zniknęły z mojej kieszeni. Nieźle. Chodźmy zobaczyć. Mam nadzieję, że u Dustera wszystko dobrze i że będziemy mieli coś tam odkryte. Dorwały nas! Oh. Pojawiły się znikąd! Co ty pieprzysz? Spokojnie, o nie. Duster, powiedz, co się stało. Rozkopaliśmy kawałek tego gruzowiska i zobaczyliśmy tylko litą skałę. Wydałem polecenie powrotu do obozu, odwróciłem się, żeby spojrzeć jeszcze raz, czy czegoś nie przegapiliśmy. A on już nie żył, rozumiesz? Zabili go! Pojawili się znikąd! Nie mogłem nic zrobić! Okej, okay, what the hell? Ojojoj, to niedobrze, Duster. Duster i jeden z górników zostali zaatakowani podczas sprawdzania spiżarni. Muszę to sprawdzić. Natychmiast lecimy. Jakiś szkielet? Co tu się wydarzyło? Mój Boże. Nivel nie żyje. Tak, są szkielety różne. Niedobrze, bardzo niedobrze. W ogóle, no, taki dwuręczny szkielet. Znaczy, taki szkielet, który tak z taką kosą wielką biega, to naprawdę. Dobra. O, cholera, niedobrze, bardzo niedobrze. Może coś udało mi się wykopać tutaj. Zbierzmy, co się da, Nivel. Kurczę, kilow i stara moneta. Zabiorę ten kilow. Okej, okay, no, czyli nic z tego nie będzie. Martwy trobisz zginął nam człowiek. Straciliśmy kolejnego członka wyprawy. Te ruiny z każdym krokiem wydają się coraz bardziej niebezpieczne. Powinien wrócić do Dustera. Może Duster znaleźliście chociaż ten jakiś wielki miecz czy coś? No nie wiem, cholera. Niedobrze. Liczyłem, że to ruszy nam gdzieś troszeczkę przygodę, ale nic z tego. Muszę szukać sam chyba dalej. Pozbyłem się. Pozbyłem się szkieletów. Czyli facet nie żyje? Nie udało ci się go uratować? Cholera! Ledwo dostałem ludzi pod swoje dowództwo, a już kogoś straciłem! Zróbmy co trzeba i jak najszybciej się stąd wynośmy. Nie chcę oglądać śmierci kolejnej niewinnej osoby. Gdybyś mnie potrzebował, będę czekał w obozie.
Kurde, myślałem, że to chociaż trochę nas ruszy do przodu. Tu siema, tu ktoś był przez chwilę. Widzieliście to, czym się wydawało? Może ten, nie, cień jakiś by tu padał? Nie, może Duster czy coś, okej. Dobra. Czyli to nic tutaj nie będzie? Kurde, Duster, no i co? Tak naprawdę straciliśmy człowieka na nic? Ale bez sens, ale kupa. O Jezus, no i mi się to nie podoba, no. Okej. Trafiłem na skały i zacząłem w nie upać kilofem. W sumie właśnie zastanawiałem się, czy może tutaj coś będę w stanie kliknąć, ewentualnie Marvin coś powie, ale chyba... Okej, chyba nic z tego. Duster, mogę pogadać z Dusterem. Znalazłem jakąś zawaloną salę treningową. Może znajdziemy tam coś, co pomoże przedrzeć się w głąb twierdzy. Nie zamierzam ryzykować życia kolejnego górnika. Tym razem idziesz z nami i będziesz osłaniał nasze plecy. Pewnie. Okej, idziemy z Dusterem, czyli możliwe... Tak, dobrze, że wpadłem na to miejsce i pomyślałem. Czyli co, teraz muszę pilnować, nie wiem, czy mam pilnować Dustera, czy tego... Dobra, Duster, chodź tu, bądź bliżej. W ten sposób będę mógł was chronić. Proszę nie z oczu mi nie ten, nie schodzić, bo inaczej może być różnie. Nie wiem, ile to może zająć, nie wiem, czy powinien z kimś pogadać, czy coś. Jak morale, to może nie, dobra, Mirocha nie będę zaczepiał. Ale okej, ruszyło się chociaż. Powiem wam, że naprawdę tutaj trzeba tak myśleć, co może, co można, gdzie można i w ogóle. Okej, no to zaczekajmy chwilkę. Nie wiem, jak długo to zajmie Mirochowi, ale... Och, kurczę, no. Mamy już pierwszą dyntkę na koncie, nie fajnie. Mam nadzieję, że ktoś przeżyje tą wyprawę poza Marvinem. Fajnie by było. Okej, przyszedłem się na mały spacerek, bo po prostu nie szło to wcale, ale widzę, że chyba się udało. Udało nam się przekopać przejście do niższego poziomu. Gdy tylko odpadły pierwsze głazy, poczuliśmy straszliwy smród. Okej. Może to było tylko echo, ale słyszałem też jakieś podejrzane odgłosy. Dobra. Jeśli zamierzasz to sprawdzić, to zalecam ostrożność. No, pewnie będę, dziękuję. Dzięki, będę ostrożny. Możecie wracać do obozu. Okej, nie wiem, odprowadzę ich kawałek w sumie i możemy zejść tam na dół. Wiecie, nie chciałbym, żeby się im coś stało, żeby się okazało, że jakiś szkielet jednak postanowił jeszcze w zmartwych stać tutaj w drodze do obozu, ale wydaje mi się, że powinno być okej. Także teraz my będziemy mogli ruszyć dalej. Tak, nic tu nie czeka na moich przyjaciół. Szkoda, że straciliśmy jednego człowieka, no ale niestety. Tak to bywa. Ale chociaż możemy ruszyć dalej, więc hej, jest okej. Zobaczymy, co nas tam czeka. Czekajcie, schowamy pochodnie, odpalimy sobie kolejne światełko, żeby w razie czego móc szybko tutaj działać. O, jest już szkielet, strażnik grobowca. Uuu, kurczę, twarda sztuka. Całkiem nieźle, 750 expo za takiego zioma. Okej, widzę, że nikogo tu więcej, więc wezmę swoją pochodnię. Zobaczmy, może ten strażnik miał coś przy sobie, tylko kość. Okej, ale tu może być miecz. Sarkofag, sprawdzę wszystkie sarkofagi. Może w każdym coś być, więc warto zaglądać. Drewno do wyrobu broni, eliksir, zawiały miecz, wiedza magiczna. No nieźle, chyba nie będę. Nie, raczej czarodziej. Nie planowałem zostać. Okej, tu uchylony grób, to pewnie z tamtego wyszedł ten strażnik, czy coś, nie wiem. Okej, kolejny sarkofagu, co mi powiesz? Drewno, stara moneta, dużo i wielki miecz strażnika. Mamy to, dobra. Czyli mamy obydwa miecze, możemy wracać i zobaczyć, czy teraz otworzy nam się przejście. Czyli w sumie tylko teleportacja nie działająca w bibliotece nas teraz martwi, ale to żadne... O, coś słyszałem, że upada. O, to Kessel, jest. Znalazłem się wreszcie. Nie strasz mnie, typie. Udało nam się rozstawić ze sprzętem i w końcu można zjeść coś ciepłego. Dzięki za info. Musimy wrócić do obozu, przeanalizować naszą sytuację i zaplanować co dalej. Będziesz też mógł dobrać się do części naszych zapasów. Całe szczęście nie wszystko spadło w przepaść albo zostało po drugiej stronie. No, super. Zaraz wrócę, chciałbym się rozejrzeć. Wiesz co, za chwilkę przyjdę. Zaraz do was wrócę. Chciałbym się jeszcze trochę rozejrzeć. Jak tam uważasz, ale bądź ostrożny. Nie możemy sobie pozwolić na utratę kolejnych ludzi. No już 3 osoby zginęły, także całkiem wesoło. Nie wiem, czy Dismasa z tym pracownikiem dało się jakoś uratować, bo mówiliście, że na wyprawie może by, można zrobić tak, żeby nikt nie zginął chyba, czy coś takiego. Także całkiem ciekawe. Okej, pierdyknęło, dostałem 1000 expa i otwierają się wrota. Udało nam się otworzyć wrota dalej. Dameson, czy iść tam od razu? Kurczę, powiem wam, że mnie kusi to bardzo. Spróbujmy zobaczyć, co jest dalej. No okej, widzę, że tu jest jakiś przełącznik. Okej, to może zanim przełączę ten przełącznik, to spróbuję zobaczyć, co tam w domu. No i właśnie, czyli możliwe, że dało się tej śmierci tam w tej spiżarni. Dało się jej uniknąć. Jak widzisz, miejska tawerna to nie jest. Ale myślę, że pomoże nam to przetrwać najbliższe kilka dni, które przyjdzie nam tu spędzić. Mm-hmm. Jest tu miejsce, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego.
Wiele więcej nie zdążyliśmy przygotować. Jeśli masz jakieś pomysły, co można jeszcze tu postawić, to porozmawiaj z robotnikami. O ile wystarczy im materiałów, to z pewnością szybko to przygotują. Dobra, pewnie. Co z drogą powrotną? Co z drogą powrotną? Budowa przeprawy, która utrzyma nas wszystkich, pewnie trochę zajmie. Po ostatnich wydarzeniach nikt nie zamierza ryzykować przechodzenie nad tą przepaścią po byle kładce. Jasne. Materiałów nie ma zbyt wiele. Dlatego jeśli tylko znajdziesz coś wytrzymałego, to zawołaj chłopaków, by sprowadzili to do obozu. Pewnie. Co teraz? Co powinienem teraz zrobić? No co, już zapomniałeś? Naszym głównym celem jest odnalezienie rozjemcy. Legendy opowiadają o tym, że potrafi on zjednoczyć ludzi nawet w najżarliwszym sporze. Nawet jeśli to tylko pogłoski, to samo odnalezienie miecza z pewnością nakłoni przesądnego przeora do zajęcia się tematem lichwiarza. Musimy zbadać całe to miejsce. Rozjemca z pewnością jest dobrze ukryty. Rozglądaj się dokładnie. To miejsce pewnie aż roi się od pułapek. Dobra. Jakieś rady? Nie bez powodu wzięliśmy ze sobą tylu wykwalifikowanych pracowników. Jeśli napotkasz na swojej drodze coś, z czym sam sobie nie poradzisz, możesz w każdej chwili wrócić do obozu i poprosić kogoś o pomoc. No i pewnie, fajnie. Czegoś nauczyć się może się jeszcze nie chce. Karamon sobie chilluje. Hey. Cześć Stone. Jak morale, ucz mnie. Czego byś mógł mnie nauczyć? Okej, on może siły nas uczyć, także spoko. W ogóle jeszcze chcesz kasy za to? Nie, że jesteśmy, jedziemy na jednym wózku, to jeszcze pieniądze, żebrzesz ty gnoju mały. Nie, dobrze, żartuję. Dobra, w takim razie do Ryana na pewno chciałbym się udać. Dobrze, że jesteś. No właśnie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że udało nam się posegregować większość z dostarczonych zapasów. Wszystko możesz znaleźć w skrzyniach wokół kolumny. Weź tyle, ile potrzebujesz. Super. Jakieś pomysły, gdzie zacząć poszukiwania rozjemcy? Natrafiłem na jakąś zagadkę. Natrafiłem na jakąś zagadkę. Znalazłem kamienne piedestały, które otwierają wrota w jakimś labiryncie. Kamienny labirynt? Tak, czytałem o podobnych konstrukcjach. W takich urządzeniach zazwyczaj jeden przełącznik otwiera kilka kolejnych wrót, zamykając jednocześnie poprzednie. Oho. Zawsze jednak gdzieś w labiryncie znaleźć można osobne kołowroty, które odblokowują wyjścia zewnętrzne. Rozejrzyj się za nimi. Dobra. Spoczko. Natrafiłem na A, dobra, a gdzie zacząć? Jakieś pomysły, gdzie zacząć poszukiwania rozjemcy? Według starych zapisków, miecz ten był uważany za jeden z największych skarbów tego rodu. Podobno był wręcz otoczony czcią. Myślę, że powinieneś się rozglądać za czymś w rodzaju skarbca lub świątyni. Jasne. Dobra. Zagadka, przeklęte miejsce. Dobra, czyli zagadka w sumie na razie, no biblioteka chyba go nie zainteresuje. Markus, czegoś nauczyć byś mógł mnie? Jasne. Uwe, jak się trzymasz? Chyba wszystko dobrze. Wiecie, tak sprawdzę, czy jestem w stanie z kimś coś załatwić jeszcze tutaj. O wydobyciu złóż nic się nie chce, morali też nie chcę sprawdzać, mi rok szczęśliwy. Dobra, czyli na razie wygląda na to, że nic ciekawego już stąd nie wyniesiemy póki co. Otwieranie zamków na poziomie mistrzowskim tu uczysz? O, nieźle, za 1100 złota. Nie chcę, bo to bez sensu aktualnie. Zobaczmy w takim razie, co im się udało tutaj z tych rzeczy zrobić. Aha, dobra, czyli ktoś musiał to tu dostarczyć zamiast mnie, pakunek od najemników. O, to ciekawe, ale reszta to chyba najwyższy czas otworzyć paczkę, pakunki są tutaj różne. Czy ja, czyli co, jak spróbuję tutaj, czekaj, czyli co, jak wyciągnę piwka na przykład, to ja mogę je otworzyć jakoś? Jak to działa? Sprawdźmy. Tak, normalnie. Pierwsza butelka mrocznego paladyna otrzymałeś. O kurde, premia do 10 trafień. No to pijemy to od razu. Jeszcze dużo piwa. Czyli mogę sobie po prostu stąd wyciągnąć rzeczy i je skonsumować jakby. Ciekaw jestem, czy to oznacza, że po prostu, że co, że mogę to wszystko, że to wszystko. A czy jest jakaś paczka, której ja nie dostarczyłem poza tą jedną? Okej, czyli tutaj tylko ta paczka od najemników. nie moja. Nie wiem, możecie dać mi znać, czy te paczki ja spokojnie mogę sobie otworzyć i z tych towarów skorzystać, czy o co w tym chodzi. Dobra, ale póki co możemy pędzić dalej. Szkoda tracić czasu, a wydaje mi się, że jesteście też ciekawi równie mocno co ja, co dalej się kryje, także biegnijmy. Też kojarzę, że my dostaliśmy chyba jakąś mapę czy coś takiego, więc też tych podziemi ruin możemy sprawdzić. Okej, podziemia, otwiera nam się tutaj przejście. Sprawdźmy. Bo chyba miałem albo książkę, albo jakieś mapa. Morice, Zakrwawiona, Archolos. To chyba była jakaś książka w sumie. Bo to była Korytarze Vardal. O, zobaczmy.
Czego by nie pisać, tylko dzięki logice szczątką, gram z latami. Kurczę, a może jednak nic z tego nie będzie? Okej, czyli co, ja po prostu teraz powinienem przekręcać, jak to działa? Okej, sprawdźmy. Czekaj, przekręcę, no bo tak, przekręciłem jedno, przekręciłem drugie. Okej, to się w ogóle... Co? Oje! Oje! Czekaj, czekaj, co? Chwila, moment, skąd przyszedłem? O nie, ej, albo przez chwilę się zaczęło otwierać i nagle zaczęło zamykać, to tak niefajnie by je zrobili. Teraz nie mam żadnego pojęcia, gdzie jestem, halo, halo, co się stało? Dobra, czy słyszę gdzieś młotek uderzający? Chyba nie słyszę. O mój Boże, bo się zaczęło otwierać i zamykać i tak, o Jezus, ale teraz odwaliłem. Czekaj, ale to chyba stąd przyszliśmy i się otworzyły po prostu trzy dodatkowe, tak mi się wydaje. Dobra, zrobię jakiegoś save'a, jakbym miał coś odwalić. To idziemy w lewo, elegancko, siema, siema. Proszę klikać. Czyli będzie super. Zabawa będzie. Robin skateboard łączący wśród szkieletów i innych różnych tych. Różnych innych miejsc. Fajno, fajno. Mógłbym sobie też odpalić chyba jakieś światełko. Bo wiadomo, pochodnia pochodnią, ale światełko też fajne. Okej. Coś się otworzyło. O! Otworzyło się jakieś przejście nawet. Hej, trafiłem gdzieś. Spoczko. Trafiłem gdzieś. Oho! Te płytki wydają się, jakbym miał po nadepnięciu zginąć, na nie? Wolę chyba najpierw rozświetlić to miejsce i zobaczyć, z czym mam do czynienia. Chyba boczkiem, jak przejdę, to będzie większa szansa, że nie nadepnę na coś, na co nie powinienem. Podziemia, wardal. Dostałem wpis. Świetnie. Jeszcze zbierzemy, co się da. O kurde, gościu. Tam na tronie tu siedzi jakiś chyba boss. Wow. Ale koks. O kurde, jaki to musiał być ogromny człowiek. Szkielet. Nie, obcy. Nie mam pojęcia, co się działo na tym tronie. Dotarłem do centrum sali tronowej. Spoczywa tutaj jakiś wielki szkielet. W przeciwieństwie do reszty tutejszych umarlaków jest wyjątkowo nieruchliwy. Aktywacja tego piedestału brzmiała inaczej od podstawy, chyba otworem jakieś wielkie wrota. To się zgadza. Sprawdźmy. O Boże! Sprawdźmy, co jest dalej. A dalej były te. O nie, serio, kurczę, co jest? Moje pochodnie. No co się stanie, jak nadepnę na to? Okej, dostałem wpis. Ale to chyba spoko. Aha, czyli dobra, tutaj po, jak nadepnę, to się nic nie stanie. Dobra, nie będę rozpalał wszystkiego, bo mi się już nie chce. Czyli jest wesoło. Okej. Aha, dobra, tu są. Tutaj, jak widzicie, są ten. Czekaj, to się mu zaświeca mu nad głową? Nie, okej. Bo widzicie, jest taki sam układ jak nad głową tego szkieleta. Takich tych. Jakby kamyczków, czegoś takiego. Tylko. Jak ja bym miał tutaj coś zrobić? Powinienem upuścić na przykład pochodnie na te, które są? Czyli na przykład tu bym musiał pochodnie zrzucić. Okej, spróbujemy. Może pochodniami. I dwie z tyłu tutaj. Zobaczmy. Okej, i tak. Zobaczmy. Siema. Nie możesz podczas walki. Aha, dobra. Czekajcie, bo to jest średnio upadła. Może wcale nie pochodnie. Nie, chyba nie. Chyba coś innego. Ale spoko, niech sobie świeci. Coś innego, tylko co? Wstawaj, kurde, gnoju! Nie ma spania. Bo widzicie, jest tak samo ułożone tutaj to, jak tam. No i tutaj są oczywiście te diabongi. Nie wiem, czy, kurczę, może coś strzelić powinienem, żeby unieruchomić. Czekajcie, czy one wyskoczą, jak podejdę? Tak, wyskakują. Ale nie chowają się. Nie, nie chowają się, czyli będą za każdym razem tylko... Aha, to jest kowrotek jakiś, dobra, siema. Nie, dlaczego go nie uruchomiłem? Czy uruchomiłem go wcześniej? Sprawdźmy. Dzień dobry, witam cię, kowrotku. Okej, zatrzęsło się coś. Zobaczmy, o co chodzi. Po użyciu kowrotku usłyszałem jakiś hałas od strony sali z labiryntem. Dobra, czyli zgaduję, że tam powinienem się udać. I tutaj teraz jeszcze wpis. Przejście do kolejnego pomieszczenia ma podłogę wyłożoną pułapkami. Może gdzieś po drugiej stronie znajdzie się wyłącznik. Mogę też poprosić kogoś z obozu o pomoc w tej sprawie. Może Markus będzie coś wiedzieć. Ja wiedział, co robić. Okej, no tak. Znaczy po drugiej stronie, że gdzieś tam strzel w głowę niedźwiedzia. Okej. Okay. Super mi poszedł ten strzał. Czekajcie, chyba się cofnę, bo inaczej. Okej. Okay. Nie wiem, czy strzeliłem w tą głowę niedźwiedzia, czy trafiłem, czy nie, ale spróbuję parę razy trafić. Dobra, zobaczmy. Czy teraz się włączyło? Halo, dzień dobry.
O, chyba działa. Dobra, więc przebiegnijmy szybko, zanim zginę. Udało się w głowie niedźwiedzia. O, siema pan szkielet. Dzień dobry, witam, witam. Dobrze, że na razie bijecie mnie. O, a ty skąd przyszedłeś? Ty, z tyłu to były kolce, frajerze. Co to ma znaczyć? Chłop się, kurde, wziął tutaj, wbił na rejon. Skorzystał z okazji, że rozgryzłem zagadkę. Dobra, regał, przemiana wilka, przyzwanie wilka. Kurczę, powinienem czytać dokładniej tutaj wszystkie rzeczy. Lewo, 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 prawo, prawo. Jej, kufer otwarty. Srebrna kusza, ole koks. Kurczę, gdybym biegał z kuszą, to na pewno bym ją założył teraz. Okej, okay, widzę, że macie tu jedzonko. Trochę rumu i grogu. Także rum, grog i wino. Spoko, tu jakaś ostatnia wieczerza się podziała. Widzę, że regał na książki, leczenie ran, przemiana warga. Okej, okay, zwierzaczkowo dosyć mocno tutaj. Czy na przykład za obrazem coś może być? Mówiliście, żebym macał dużo rzeczy, kurczę. Powinienem więcej macać, więcej macania, kurczę. Trzeba robić. I ten regał, którego nie wezmę, nic nie zrobię. Dobra, czy to wszystko w tym miejscu w takim razie? No, dziwnie mało tu było rzeczy. Wiedza magiczna, kolejna. Wow, super. Gdybym był czarodziejem, to na pewno bym się uśmiechnął bardziej. Dobra, nic z tego chyba nie będzie tu. W razie czego będę pamiętał, żeby tu wrócić. Fajna kusza wpadła, spoko. Wydaje mi się, że... O, że chyba... O, ty! Dobra, ty! To się teraz naciska. O mój Boże. Płyty na posadzce zdają się uruchamiać jakiś mechanizm, ale gdy tylko z nich zejdę, wszystko ucichnie. Chyba muszę aktywować kilka jednocześnie. Chyba nie mam wyboru i muszę wrócić do obozu po pomoc. Tak, bo to byłoby tu i tutaj te dwie jeszcze do aktywowania. Ale tak, muszę znaleźć kogoś, kto będzie w stanie tutaj stanąć na tym. Dobra, tylko teraz muszę... A czekaj, czy ja właśnie rozgryzłem labirynt i już nie będę musiał kombinować z przekręcaniem lewo, prawo i tak dalej? Ale wspaniale, ty. Nie, dobra, znaczy tu widzę, że dalej będzie się dało prze... What the fuck? What the fuck? Widzieliście? Co to było? Okej, okay, tu ktoś stał i zniknął. Kolejne zjawy jakieś. Ale wyglądał trochę jak jakiś Slenderman, ten zjawon. Dobra, czy jak ten kołowrotek przekręcę, to coś się stanie? Tak, spoko. Okej, okay, dobra, i się otworzy tak, tutaj, super. Czyli rozgryzłem labirynt totalnym przypadkiem, jakimś fartem kosmicznym. Mam nadzieję, że o to chodziło, czy coś, nie wiem. Ale miałem farta dużego. Dobra, tu coś będzie na bank. Jezu, Jezu, ale się wpakowałem. Super, że widzę, co mnie bije. Ua, ała, ała, ała. Wilczy syn, skurczy syn. O, ale super mi idzie strzelanie. Utrzymasz coś w lewej dłoni? Hehe, a to wcale nie łuk. Dobra, jest łuk. Wiecie, co zrobię? To ja sobie bym porozrzucał troszeczkę chyba pochodni mimo wszystko. Bo jakoś jak te pochodnie tak sobie leżą, a ja mam ich dużo, to mi się bardziej podobają. Dobra, czy ten wojownik tutaj to jest jakiś... Aha, on nie żyje. Dobrze, i zwłoki, sprawdźmy. Pik, 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 pik. O, i coś ożyło. Dzień dobry, paszkielet. Ty kurde gnojski szkielecie, paskudniku. Okej, okay, dobra. Widzę, że też możemy tu pochodnie. Widzę, że tu kolejna łamigłówka. Czyli mamy dużo łamigłówek, dużo pokoi z łamigłówkami. Mamy trzy pokoiki, z tego co widzę. I teraz musiałbym rozkminić, który co otwiera, więc może za chwilkę. Najpierw sprawdźmy jeszcze miejscowy. Czyli już wiemy, że tam będziemy potrzebowali osoby, które staną razem ze mną na płytach. Tutaj mamy możliwość odblokowania jakiegoś pokoju. Okej, okay, czyli co, teraz jeszcze pójdziemy tutaj w lewo, bo to jest kolejne miejsce, które odblokowaliśmy. W sumie wiecie co, światełko. Jeszcze mamy manę na jeszcze parę, także spoczko. Safe. Wydaje mi się, że światło baguje dźwięk, ale może mi się tylko wydaje. O, wejdźmy tutaj i tu jakiś grobowiec. I tu nawet bym mógł pochycać, ale dobra. Zawsze zaczynajmy od rozświetlania miejsc wszelakich. Później będzie na pewno przyjemniej biegać. Ale że jakieś zjawy tutaj są nawet, kurde, przekoks. Zjawy. Szkielety i w ogóle. Ale w końcu muzyka jakaś zaczęła grać. O mój Boże. Właśnie zostaje. Tak, właśnie zostałem zamknięty z bandą szkieletów. Super! O, ty kurde, szkieletu magu, paskudniku najgorszy. Ale ekipa! Siemaneczko, siemaneczko. Dobrze, widzę, że elegancko. I wbiłem kolejny poziom. To mi się podoba. Dobra, dawać mi tych szkieletongów, magów, bydlaków. Fajnie, że nas trzeba schodzicie. Ty kurde, paskudny. Paskudniku. Jeszcze jakieś szkielety za stówę parszywe. Dobra, widzę, że tu postrzelamy sobie w takim razie. No to na razie. O kurde, one się między sobą zaczęły lać. No i dziękuję, dobranoc. Udało się. I aż znowu światło postawiło. Dobra. Oj, oj, słyszę ten. Słyszałem, jakby miało coś tutaj spaść na mnie, ale jednak nie, spoko. Czasami się ten... przemiana wrząszcza. O, fajnie, może będzie potrzebna do czegoś. Jakby miało coś mi spaść na głowę, jakaś wielka skała na przykład, to wiecie, tak dziwnie. Ten sarkofag pewnie z drugiej strony też, raczej tak. Posprawdzajmy, zobaczmy, czy coś tu jest. Pas siłacza, o, spoczko. Gdybym
grał pod siłę, to może bym się uśmiechnął, ale mam i tak o wiele fajniejszy pas, więc w sumie nawet nie wiem, po co by mi to było. Okej, okay, tutaj też możemy zbierać w sumie te rzeczy. Nie wiem, czy z takiego szkieleta maga, dobra, no coś tam dropi, ale nie wiem, czy jest sens tracić czas na zbieranie z tych przeciwników cokolwiek. Jeśli to byłby jakiś boss, to pewnie jasne, ale tak to nie. I widzę, że Vardal można bardzo spoko sobie tutaj w czarodzieja się pobawić. Dużo rzeczy magicznych i dużo różnych ksiąg. Pas zręczności, o widzicie, jest stara kusza jesionowa i wyrob broni. Czyli dla siły i dla zręczności pasy. Można je zdobyć o wiele wcześniej, więc nie ma sensu tutaj na Vardal jakby. Ale no, dobra, wezmę sobie za to ze szkieleta łucznika co nieco, bo akurat strzały się zawsze przydadzą. No i co, zgaduję, że będę musiał jakoś spróbować wchycać tu na górę. Ewentualnie chrząszczem jakoś coś zrobić, nie wiem. Dobra, czyli myślę, że... A Marvin, co powiedziałeś na ten temat? Płyty na posadce, a nie, dobra, czyli cię te płyty bardziej kręcą, niż to, że zostałeś zamknięty w tym miejscu. Totalnie zamknięci w jakimś grobowcu, pełno szkieletów. Jakiś przycisk pewnie nie, ale tu by można było spróbować wchycać na górę. Marvin nie doskoczy aż tak wysoko. Nawet jakbyśmy się podsadzili z tego grobowca tutaj, to i tak nie mamy jak tego zrobić. Oj, 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 niedobrze. Przemiana w chrząszczyka może. Sprawdźmy, czy gdzieś jest jakaś mała tutaj dziurka, w którą byśmy mogli spróbować się wcisnąć za pomocą chrząszczyka. Może gdzieś gra mnie tutaj, wiecie, tak... O, nie, poczęstowała mnie właśnie zwojem, ale jednak jest tutaj po prostu dźwignia. Także spróbujmy skorzystać. Okej, okay, i otworzyło się z powrotem przejście, czyli tutaj będziemy pewnie mogli sobie wrócić z jakiegoś innego miejsca. Dobra, czyli tu po prostu była... Tutaj będziemy mogli później sobie wpaść, czyli teraz chyba najsensowniej będzie po prostu skoczyć do... O, coś mnie chce bić? Coś mnie chce bić? Coś mnie chce bić, z prawej strony słyszę. Z prawej strony. Czekaj. Tu jest szkielet, okej. Okay. Co ty, szkielecie, tu robiłeś? Dziwne, że cię nie założyłem wcześniej. Dobra, dziękuję, dobranoc. W sumie to miejsce też można było sobie rozświetlić troszeczkę. Także możemy spróbować te pojedyncze tutaj właśnie pokoiki boczne na przykład trochę rozświetlić. Mam dużo pochodni, więc nie ma problemu. Chociaż nie wiem, czy te pochodnie nie znikną po tym, jak ja się wczytam, więc no. Wolałbym, no, jak najszybciej, jak najwięcej rzeczy zrobić. To wróćmy do obozu.